Pierwsza niedziela Wielkiego Postu, animacja zatytułowana Kodeks Drogowy. Pismo Święte to księga, która ma wielką moc. Bardzo często jest w naszych domach, stoi na półkach, często zakurzona, nieużywana. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie czytamy, skoro to księga, która ma wielką moc? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że jej nie rozumiemy. Ubawimy się teraz w zabawę, do której będziemy potrzebowali dwójki dzieci. Ustawiamy slalom, na końcu którego będzie leżało Pismo Święte z wydrukowanymi cytatami z Pisma Świętego. Jedno dziecko będzie miało zawiązane oczy, a drugie będzie temu pierwszemu mówiło, jak ma iść, żeby ominąć przeszkody i dojść do celu. Kiedy dojdą do końca, dziecko z zawiązanymi oczami zdejmuje opaskę, losuje cytat i czyta fragment z Pisma Świętego. Katecheta lub animator pytają, co dzieci zrozumiały przez dany fragment, który przeczytały. Dzieci z łatwością odpowiadają i wtedy okazuje się, że Słowo Boże nie jest trudne i niezrozumiałe. Trzeba tylko zacząć je czytać. Co nam pokazuje ta zabawa? Osoba mówiąca, jak iść, to w naszym życiu bardzo często są rodzice, dziadkowie, katecheci, księża, nauczyciele. Są oni jak instruktorzy ruchu drogowego, którzy uczą kierowców przepisów ruchu drogowego po to, aby ci, gdy wyjadą na ulicę, jeździli bezpiecznie i nie stwarzali niebezpieczeństwa na drodze. Ci instruktorzy, nasi rodzice, katecheci, księża, nauczyciele, uczą nas dekalogu, 10 przykazań. Przykazań, które prowadzą nas jasną drogą do Boga, które sprawiają, że czujemy się w naszym życiu bezpiecznie i unikamy niebezpieczeństw.